Cześć, tutaj Leszek z kanału YouTube Kuba Kuba. Jestem dzisiaj w Bardzie. Wiadomo, Bardo, miasto cudów. Jestem przy kościele, w którym znajduje się cudowna figurka. I zobaczymy ją. W każdym razie figurka, nie wiadomo. Były kłótnie, kiedy ona powstała, XIII wiek, XII, ale wreszcie zrobiono badania w 2016. Węgiel, wiadomo, te ultrasonograficzne czy jakieś, i powstała w 2011 roku. A skąd, co i jak? W każdym razie z drewna lipowego. Wszystko naokoło jest objedzone przez jakieś korniki, czy tam te inne zwierzątka. A ona nie. Cud, co nie? No to zaraz zobaczymy, podejdźmy. Bazylika mniejsza. Miałem wejść do bazyliki, ale wszedłem do muzeum, osobny film będzie. Tutaj mamy stragany, wiadomo, jak w każdym sanktuarium. No ludzi tutaj nie ma. Widzę, sobota, no ale nie wiem. W każdym razie idę pod cienie, gdzie indziej to jest chyba więcej. Tu są wszystkie. Angielski, niemiecki, polski, tam czeski, kościół, budowa kościoła, mostu na rzece, pielgrzymowanie ułatwiającego. Tutaj jest osobny filmik na Kalwarii, święta kaplica, objawienie Matki Bożej na Górze Barckiej, to jest. No i oczywiście o figurkach, że napad husytów, czyli Matka Boska do Kłodzka, później pożar, jeden ten mnich się zabił, ale Matka Boska nie była zupełnie ruszona. No i później było znowu jakiegoś, pierwsza wojna światowa, Niemieccy. No i tak cały czas można czytać o tym figurce i cały czas ona jest gdzieś chowana. Ja już to czytałem, ale już tak nie za bardzo pamiętam, ale w każdym razie polecam. Figurka miała różne losy. O ile ja pamiętam, tam nawet była przechowywana gdzieś w klasztorach już. W każdym razie nie będę zmyślał. Idę zobaczyć figurkę. Woda święcona. I zaraz pójdę do sanktuarium Matki Bożej, pielgrzymkowej. Już mówiłem, że zasłynęła cudami w XIII wieku. Został szlachcic czeski, który złamał nogę, uzdrowiony. Później było księga 1321 cudów i ruch pielgrzymkowy od XIII wieku. Wielu dostojników nawiedzało Bardo. Biskup Brandemurski, święty Otto, Władysław Kluczewski, Fryderyk II, Kazimierz Jagiellończyk i tak dalej. No i oczywiście prymas Historia Barda. Idę do kościół, jest barokowy. Idę do cudownej figurki. Wiadomo, kiedy została rzeźbiona. Już nie ma żadnych niecności. I tutaj widzimy barok. Barok. Baroku przepych złoto. I zaraz idziemy do figurki Matki Boskiej Barckiej w głównym ołtarzu drewna lipowego, jak już mówiłem.
I tutaj fragment z drzewa krzyża, na którym umarł Jezus Chrystus. Luter żartował, żeby zebrać wszystkie kawałki, to by postawiono stodołę, no nie jednak ktoś, Charles Fleury, poświęcił wiele lat życia, żeby zebrać te wszystkie cząstki. Wyszło mu, że to 4000 centymetrów sześciennych, gdy Jezusa Chrystusa krzyż mógł liczyć 36 tysięcy centymetrów, także to zupełna nieprawda. Tutaj mam relikwiarz, proszę, Jana Pawła II. Następna relikwia, czyli to są święte rzeczy. O, proszę, świętego Joanna Bertymola, polskich męczenników. To jest w kościele w Bardzie Śląskim. I wszędzie podziękowania do Matki Boskiej. Proszę, bardzo obchodzę cały kościół, sanktuarium.